Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera Trójeczki. Kochani, pojawia się frakcja Lodowy Dwór ostatnio i to jest ważny dla mnie w każdym razie moment w tej kampanii, ponieważ kurczę, faktycznie Katarina została wyeliminowana dosyć szybko, kurczę. Myślałem, że trochę pożyję dłużej, no ale powiem szczerze, że chciałbym faktycznie, żeby Kaśka tutaj sobie siedziała na tej północy. Północy Imperium oczywiście. I już, no przejęliśmy jej terytoria te tutaj, no ale daliśmy inne i damy jeszcze inne. Dokładnie, damy jeszcze inne, ale to zobaczymy jeszcze kiedy. Na razie mamy, kochani, przychód na poziomie 14 tysięcy i spoko. Dobra. No i dobra. Nie wiem, tak patrzę, właśnie miałem kliknąć tury, ale... Ale widzę, że tutaj są jeszcze niepobudowane budynki w niektórych miejscach. Dobra, w każdym razie. Hama Tannerfaust może przyjechać do Norden. Mamy tutaj niby to. No ale. No właśnie, pytanie, czy nas kurde zaatakują tutaj mocno. No 17 mają jednostek, my mamy. Trochę też mamy kurde jednostek, więc tutaj, jeżeli nas zaatakują, to faktycznie będziemy się bronić. Nieprzydzielone punkty umiejętności dla Lupio. Okej. Okay. Mamy to szkolenie w sumie. Mamy zabójcze ostrze, zabójczy szturm. No to faktycznie skończmy może to. Bo to są te dwie armie tutaj na dole. No i właśnie. Mamy wojnę z obozowiskiem. Ale ogólnie wydaje mi się, że pójdziemy w stronę Azazela, który to Azazel, jak widzieliśmy ostatnio. On się tutaj popłynął. On jest. Boże, gdzieś tam został wyeliminowany, ale nie wydaje mi się. Dobra, Lord w garnizonie się nie poruszył. I ciebie już mogę wyeliminować. Mogę cię odesłać na emeryturę, wydaje mi się, no bo tutaj Kislev już się przejął, mamy z nimi dobre stosunki. Do 156 idzie to, więc na spokojnie. No i ty nam skurde zabierasz 218, co prawda tylko. Ale zawsze 218 do przodu, nie? To już jest 15 z przodu. Dirk. O, Dirk, właśnie, a propos. Tak tobie myślałem sobie. Myślałem o tobie. Ponura stanowczość. Spoko. Oczyszczanie spaczenia. Wiesz co? Zostawmy to na razie. Bo tu jest ten gościu, ale wydaje mi się, że faktycznie... O, jest Azazel, kurczy byku. No i tym blokadę armii. Krytyczna porażka. Odnosi rany. Okej. Okay. Co za kurde gościu, no. Faktycznie nie został zabity. Tak, jest kurde ranny po prostu. 5 tur. Hans Weber. Zaprawiony w bojach. Wiesz co, ten ta prędkość i pancerz albo doradca lorda. Przychód zostaje zmieniony o 5% koszt działania bohatera. Ale nie, no poczekaj, bo ty masz przecież tutaj ostateczne przemiany i tak dalej, więc... Dajmy tę plagę rdzy. Ona nie jest zła. Aż tak. Więc dajmy ją. Zabójczy szturm dla ciebie. I powinno być ok. Jeszcze jest Gotrek. Ale Gotrek chyba czekamy tutaj na ciebie, tak? Bo ty masz dwa punkty. Tu jest ok. No i ty, mój miły, miałeś sobie zwerbować jeszcze jednych tych ametystowych kirasjerów. Ale to niestety nie teraz chyba. Punktów bowiem mamy 1200, to może być mało. 1700, no kurde. Dobra, no idziemy kurczę na wojnę ze Skagiem. Skag, paszcza. Dobra, mamy misję. Wiesz co? Czy mamy misję jakąś wspólną? Misję sojuszników nie mamy. Nikt nie ma żadnych misji dla nas. No niestety, nie. Znaczy, nie mogę powiedzieć, że nie szkodzi, bo szkodzi. No nie ma. Dobra. Wydaje mi się, że to tyle, nie? Chociaż nie, bo my mamy turę nową. Dobra, to przepraszam. Byłem przekonany, że mamy turę. W sensie... A nie wyjdziemy stąd tak łatwo, bo tutaj... No. No bo ten tu biegnie, kurde. Ale wy nie macie wojny z nim, nie? Nie. Ale tu sobie poradzą chyba.
Argrim, tu jest kurczę wieża zagłady. Obóz wargów. Oni sobie tam nieźle dają radę, dobra. W takim układzie, no chyba żeby. No Azazel raczej nas nie. Nie dziabnie chyba na morzu. A wydaje mi się, że może będzie szybciej. Jesteśmy tu w zasięgu? Chyba tak. Dobra, teraz kliknijmy turę, bo naprawdę. Akolici paszczy. Tak, oni kurczę dostali, te armie zostały wyeliminowane w ostatnim odcinku. 91 frakcji tylko jest. No to nadal dużo, bo to 1/3, nie? Podstawowych, w sensie początkowych, raczej nie podstawowych. Legion Ekstazy był, ale nie pokazano mi, co tam się z nim stało. Sarl ucieka. To są Ungołowie, słuchajcie. Ale dzikiego ogonu. Tutaj budowę posterunku spoko. Mamy prędkość dla czołgów parowych i okrętów lądowych. To jest też dobra sprawa. Powiem szczerze, że widziałem armię faktycznie składającą się chyba z 4 albo z 5 okrętów lądowych i... Może fajne, ale nie, nie jakby, ja rozumiem, że ten cud epoki, znaczy cud epoki, no ogólnie okręt lądowy to jest taki właśnie cud technologiczny raczej. I no i że to fajne, ale nie wiem, jakoś bardziej u krasnoludów mi te, wiecie, wszystkie nowe maszyny pasują ogólnie. A tutaj nie wiem, jakoś tak nie. Dobra, zdobądź już lub zajmij osadę należącą do klanu Scrya. To trochę daleko. No dobra, no jak będziemy mogli, to zrobimy. Na razie nie robimy. Z Durtu mamy tutaj Sponio. Zbieramy dochód. No nikomu tego nie oddaję, kurczę. To jest nasze. Ciężko zdobyte. 1200. 1700 mamy mieć, nie? Tak, 1750. Mamy plus 50 co turę w ramach budynków, więc spoko. Zawsze to coś. W Nuln. Utrzymanie. To może być dobry pomysł. Jest 4 poziom. No jeszcze 5. Do 5 to jest kurde 10 tur aż. No mógłbym zwiększyć, ale dwa koła to jest dużo w tym momencie. Już dwa koła wolę tutaj faktycznie wydać, bo to jest różnica z 375 do 1500. Ten zakon róży też. To jest koszt werbunku. Dobra, wiesz co? Dajmy rozwój. Koszt budynków byłby tańszy. Dobra, wiecie co? To moment. Tutaj jedna tura się nie ten. Nic nie zrobi. Tutaj mamy koszt budynków. No nie, no nie. Dobra. Przelećmy tak po prostu. O. W tym. Tak, porty. W Norden. To potrzebujemy. Mury, tak. Pieniądze, tak. I tutaj też miały być pieniądze, chociaż. Nie wiem, czy nie weźmiemy, chociaż nie mamy tutaj, dobra. Weźmy pieniądze. W Norden. W Averheimie. Tutaj pieniążki. Mam też wpływy. Dobra. Trzymajmy się z tym też. 10% to jest, wiecie, może nie jakoś niespecjalnie dużo, ale... Ale jednak, tak mi się wydaje. Dobra, 2000 mamy tylko. Więc wrzućmy tu i tyle. Dobra, mamy tę super technologię tłoków ulepszoną. Pancerz balistyczny dla czołgów parowych. I to jest co? Do odbijania pocisków. O kurde. To może być dobra sprawa. Aura ochrony. To jest dla świetlistych ark. Niestety trzeba mieć to i to, żeby mieć ten szczyt technologii. Dla czołgów parowych, świetlistych ark i okrętów lądowych. Minus 2 tury. I zachęta. Co dawała zachęta? Poprawia dyscyplinę pobliskich sojuszników. No spoko, powiem szczerze, ale ten zasięg chyba i promień eksplozji jest
dla mnie taki bardziej kuszący. Dobra, Hans i inni. Gdzie jest Azazel? Oni, wydaje mi się, że oni płyną z powrotem. W sensie... Chcę pokonać ich po prostu tutaj. Wydaje mi się, że tutaj Azazela pokonamy. No i dopiero później... I dopiero później ewentualnie Elsbeth wyślemy na południe, ale tu faktycznie oni muszą zginąć wszyscy. Zaczyna mnie to drażnić. Powiem szczerze. No co jest tam, okej. Okay. To niech se będzie. Helmut. No czekamy na ciebie, ale to wiesz jak jest. Idziemy. Karakon Gazar. No, to wschodnie, kurde, dobra. No bo tutaj na dole zworak, ale zworak był... Ponieważ, najpierw pójdziemy tutaj właśnie na ten. Na Eichendorf, na ten, na motorkę. I już. Mamy full magii. No, ale można troszeczkę jeszcze... ...siepnąć, chociaż... Ma to sens? Plus 10? Nie, na luzie. Dobra, Gotrek fajnie. Dostępne ulepszenie budynku to jest ta sama tura, więc już nic tu nie patrzę. Tutaj się wszyscy poruszyli tak. Diplomation, szybciutko. Nie mamy nowych niestety rzeczy, więc... O! Jak ty tam? Nie, to nie. Kliknijmy turę, zobaczmy co się wydarzy. Ten tu biega. Rozwój minus 10. Bo zjada pewnie, nie? Plany Morsy, ale tam... Właśnie, pytanie jak tam... Skarbrand. Czarne chmury się zbierają? Nie, na sojusz wojskowy za 5000, słuchaj. Słudzy konklawę. Zaufani przyjaciele. Wiesz co? Fajnie, ale na razie nie. Znaczy, będę chciał z krasnoludami mieć faktycznie. O. I on tutaj niby wszedł w tego. Zasadzkę. Domyślnie. Frakcja zniszczona. O kurde. A dobra, bo to ten. To jest ta... Orion zniknął. Tu Paravon, Massive Orcal, kurde, zabrane. No dobra, ale Bretonia się, kurde, utrzymuje. Sponio. A jak ma tam z Confederation? Minus 2, słuchajcie. Minus 2,3. To nie daleko. No. Kurde. Dobra. Spoko. Hans, od ciebie chyba zaczniemy. Tylko właśnie nie wiem, czy jestem w stanie was tutaj we dwóch dziabnąć. Ja nie mam pojęcia, gdzie on w ogóle idzie. Co on, kurde, kombinuje. Tylko, kurde, trzeba będzie tutaj powstrzymać za moment. Tu mamy Gotreka. Okej. Okay. Tu. Helmut, właśnie, ty jesteś tu. 1300. No trudno. No chyba, żeby kogoś zwerbować, wiecie, w ten sposób standardowy. Ale ja jestem przecież na terenach krasnoludów. My nie mamy sojuszu, kurde, wojskowego, obronnego. Niedobrze, myślałem, że mamy. Dobra, jest to poprawa, ale taka delikatna, w sensie powolna. Skoro już tu jestem, to zobaczmy. Tu powolutku. Tak, tu sojusze. Nie, sojusz obronny możemy mieć, spoko. Faktycznie, sojusz obronny jak najbardziej. Tu nie ma co. Tak, widziałem, że wojskowy też jest, ale to... Nie, no spokojnie. Dobra. Czy ja mogę u was gdzieś tu posterunek wybudować, powiedzcie, w jakimś ciekawym miejscu, w pustkowiu, to będzie takie, no...
Może tu? W Reykjaviku. Tutaj u nas, no. Dobra. Helmut, wiemy. Ulrika, spoko. Nie, no właśnie, pytanie, czy coś kurczę tutaj robimy z wami? Wiecie co, no chyba 19 jednostek będziemy mieć i tyle. To jest czyje w ogóle? Wasze. Wejdźmy w raiding. Nie spieszy mi się jakoś tak specjalnie, zawsze to jest jakiś pieniążek delikatny. I dobra, bo to jest następna tura. Tak, już jest rozwój, koszt budynków jest mniejszy. No, 6400. 2000. Dobra. Tutaj też mamy już odpowiedni. Koszty budynków mniejsze. No można by te drogi, kurczę, zasięg w regionie. No bo nie będziemy tutaj budować nic ciekawego chyba. Oprócz tego, nie no, potrzebujemy faktycznie troszeczkę pójść szybciej w technologię. Tu jest okej. Uzbieramy dochód. Tu jest rozwój. Rozwój jest na trójce tutaj, dobra, no to faktycznie. Znaczy poziom budynków. Tu musi być akurat. No, czemu minus 6 kontrola? No chyba, żeby... No. Wrzućmy w ten sposób. 1900. Wrzućmy w ten sposób, szybciej będziemy mieć... 157%, no. Brakuje nam momentu. Dostępne ulepszenie budynku ewentualnie gdzieś indziej... Znaczy chciałbym wydać faktycznie pieniądze do końca, jeżeli to jest możliwe. Ale... Nie ma gdzie, kurde. Taki sensowny sposób. Tu. No, git. Dobra. Teraz możemy kliknąć turę. Turę. Akolici paszczy. No właśnie, bo oni cały czas, kurde, tę armię robią, więc... Chciałbym faktycznie... Może przyspieszyć jednak tam... Tę ekspansję. No bo nadal nie jesteśmy chronieni. Od południa. No ale faktycznie, krasnoludowie są, tu jest Azazel, no ścigamy go, gnojka. Sojusznik rozpoczyna budowę z posterunku, bardzo dobrze, niech rozpoczyna. Dobra. Grand inventor. Ciach. Najpierw okupację zrobimy. Dyscyplina podczas walki z chaosem. Mamy tarczę zaklęć. Okej. No właśnie, tam jest kurde kolejny gościu. Weźmy w ten tryb. Tu mi się, jak mówię, nie spieszę aż tak. Turę sobie poczekamy. Ty, mój miły, masz poziom 11. Weź to, najlepszych ludzi Imperatora. I dobra. I teraz. Pytanie, czy ja jestem w stanie, kurde, was tam dopaść? Nie. Motorkę. Też nie. Patrzę, czy ktoś, jakaś armia tutaj jest, ale chyba nie. Dobra. No nie. Dobra. Hans. Artylerię masz, to masz. Zaraz zobaczymy. Najpierw od ciebie, mój miły kapłanie bitewny Bernhardzie Leitdorfie. Zaczniemy. Tutaj masz, to masz. Pełen pasji jesteś. Super, fajnie. Prócz tam magię byłoby też niegłupie. Chociaż weź sobie nietykalność do końca. Natomiast ty, mój miły,
Ludzi Imperatora masz, to masz. Artylerii specjalnie nie masz, ale myślę, że będziesz miał. No bo bez sensu mieć, kurczę, kogoś takiego i nie mieć artylerii. Smak bitwy, snajper, fajnie. No to weź faktycznie siłę pocisku dla moździerzy, jednego. Dla jednego moździerza. Tu jest Gotrek, to wiadomo. Następne ulepszenie budynku. Okej. To mamy, tam mamy, tu. Kolejne zgromadzenia, dobrze. I pieniążek w Averheimie. Pieniążek, główna ta. Cyk. No tak, bo Grenzlat nam, kurde, zniszczyli. Ale niedobrze. To mamy, to mamy. Tu jest to konklawę, ale to nie ten. Nie będziemy teraz tego ulepszać, wydaje mi się. Najpierw ulepszyjmy. Ulepszmy. Pieniążki. Tam, gdzie można. I 318 zostało. Dobra. Git. Elsbeth, jesteś tu. No mam nadzieję, jakoś go, kurde, w dwa ognie weźmiemy. Mariusz, ty jesteś tutaj na początku i dobra, idźcie na razie we dwóch, chociaż tutaj tak naprawdę powinniśmy sobie poradzić. Z drugiej strony... Traktat. Ale to może oznaczać właśnie, że armię gdzieś tu ma, kurde, i idzie i nadejdzie atakowo. Drobne zwycięstwo, słuchajcie. Kurde. Pijemy się. O. Zwłaszcza, że do nas przychodzi ta armia z tyłu. Jedna. Pytanie, kto tu będzie. Więc tu będzie można się jakoś, wiecie, tutaj na przykład ustawić, na górce. Nie? Trochę w tamtą stronę postrzelać, trochę w tę na górę. Przy pomocy naszych kirasjerów, nie? Aha, bo to jest taki moment. Tak, ja to widziałem. Tutaj. Tu jest ten kawałek taki. Może to nie być głupi pomysł, chociaż my te mamy wozy. Z tym, kto tu ma przyjść w ogóle? Taka pomniejsza armia. No ale ma być. No dobra. No nie? Jak oni przyjdą tutaj do nas? Ma to sens w ogóle, co ja tu robię? Wydaje mi się, że tak. No właśnie, kwestia jest tego, że tutaj bym wysłał moździerze też. Gotreko Feliksów. No nie, wy nie. Stójcie tu. Czołg. Wysłać ich tam trochę do przodu. Powalczyć, tylko no właśnie, pytanie, czy jest sens, kurde, z wami. No ty jeszcze... A nie, bo ty jesteś nie na koniu, dobra. Tylko kurde, z drugiej strony, to oni przyjdą tędy. No. Więc może faktycznie bez sensu. Tylko oni kiedy przyjdą? Za 2 minuty. Tamci przyjdą kiedy? Za minutę 36, no to tutaj będzie więcej zadymy. Dobra. Gdzie jesteście? Tam jesteście, kurde. Dobra, chodźcie. No mamy tę prędkość dla czołgów. Między innymi. Tu są pieseły. Mamy trochę tej amunicji. No właśnie, kurczę, gdybyśmy mieli więcej tych kirasjerów ametystowych, byłoby spoko. Tak, armia, armia. Ogrze, byki, fajnie. Tutaj były pieseły gdzieś, kurde. Muszę je znaleźć, zanim podejdę tam. Czołgu z jeziora, come on. To są pieseły. To są co? Stado szablozębnych, okej. Okay. Jeszcze jedna! Salwa!
Nie. Dobra, zatrzymajmy te pieseły, bo one tutaj nas będą podgryzały. A to nie będzie dobry pomysł. Tak, patrzę, że tu zbliżają się wrogie posiłki. Dobra, ci se poradzą. O kurde. Trochę ich jest tutaj. Jakieś czary mary idą. Nie. Żadnych kurde bzdur. No, tak bardzo delikatnie, kurde, ich tu smyrkamy. Dobra. Co? Dobrze, dobrze. Są już, kurde. Oni się tutaj nie zatrzymali. Dobra, go. Wyjdź. Pozwolę sobie spowolnić, bo nie wiem, gdzie są właśnie te jednostki, tutaj. Wróć. Pytanie tylko, czy my, kurde, jesteśmy w stanie stąd strzelać, nie? Z daleka. Ukrytych wrogów. Zauważono. Go, go, go! Bo tutaj nie ma co się zastanawiać. Gotreki Feliksy. Mam nadzieję, że damy radę. Nie, to bez sensu jest tutaj. No mamy niby ten ogień. Czołg powinien sobie, kurde, dać radę chyba, nie? Dobra, do tyłu. Właśnie, co się dzieje tutaj? Tu powinno być okej w miarę.
Potrzebujemy Gotreka tak tutaj. Felixa tu. Ulrika, dawaj. Ty mój miły. Dawaj, dawaj. Ty uciekaj. Czemu daje radę, powiem szczerze. Wiecie co? Was wyślemy tu jednak. Dobra, wy musicie wyjść, niestety. Pytanie, czy wy, kurde, zdołacie ich powstrzymać tutaj? Wydaje mi się, że tak. Ale, aha, no bo tak patrzę, że kurde, coś nie ten. Coś nie bardzo. Powinno być w porządku, wydaje mi się. Tu sobie radzimy. Właśnie o to chodzi, żeby sobie poradzić tutaj. Czołgu, zapomniałem o tobie, wyłaź stamtąd. Mieście co prawda iść tam, ale... Ale tu widzę, są problemy. Dawego kurde gnoja. Nie! Dobra, tutaj będzie większa zadymka, więc postaram się to jakoś szybko ogarnąć, jeżeli to jest w ogóle możliwe. Wspomóżcie tu. Wspomóżcie tu. Tu jest ok, dobra, Gotrek, wiesz co, chodź tu. Bo tu jest problem. Go, go, go. Tak, tu sobie strzelamy, tu sobie strzelamy. Skag idzie tu. Nowego gnojka. Nie, to nie jest Skag, tu jest. To co ja? Grzebyki. Są pożeracze, kurde, niestety, no ale dobra. Ktoś tu do nas napiernicza całkiem nieźle. Tak, chodź, 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 chodź. Ulrika Magdowa. Wspomóż. Jesteście w stanie strzelać, czy nie? Nie, co za G, co za w ogóle tragedia tutaj jest. Można by go, kurde, wyeliminować tutaj, ewentualnie. To jest Skrag. To jest Choke. Spoko. Miecze Ulryka z tym, tu będzie problem. Moi wojownicy uciekają. Niemożliwe. Dobra, ale zobaczcie, elegancko mu to schodzimy mu. Czołgu. Jak możesz to wyjść? Dobra, teraz zaczynamy strzelać tutaj. Dobra, wrogi lord nie żyje. Okej,
Nie. Dobra. Wyeliminowany. O, snajperzy tak trochę, kurde. Se. Dobra, czołgu. Masz amunicję w ogóle. Żeby sobie mógł atakować z daleka, na spokojnie. Nowego gnoja. Cofnijmy ich faktycznie. Dawaj go z tego topora. Elegancko. Dobra. Ci uciekają, no to pouciekali wszyscy w sumie. No nie było to, kurczę, super łatwe, ale... No, szkoda, kurde, tej konnicy, że nie mieliśmy jeszcze jednej. Myślę, że tutaj troszeczkę byśmy więcej uzbierali, bo byśmy w sumie w jednej salwie, wydaje mi się, wyeliminowali pieseły, których było na początku trochę i potem byśmy ich łatwiej atakowali z flanki, a tak to się wycofywałem cały czas do siebie. Więc... no właśnie. No dobra. Tu jest ok. Z żadnymi pięściami, tak, to jest dosyć ważna jednostka, żeby ją wyeliminować, trochę tu i tyle. No było to faktycznie drobne zwycięstwo. Ale fajne. Dobrze, że mieliśmy te moździerze, kurczę, na tych nawozach bojowych, wtedy faktycznie szybciej można ich je przesuwać, chociaż no, tutaj trzeba uważać, nie, no bo moździerze też atakują naszych, to nie są właśnie te specjalne moździerze. Sudson-sany. Synowie Sudsona? Nie. Nie, no tak, w sumie tak. Dobra, myślę, że tu się uzupełnimy. No jest 330, kurde. Wiecie co? Weźmy. Weźmy faktycznie te schematy, bo jeżeli dobrze liczę, to będzie nas stać, bo mamy 600 w sumie. To będzie nas stać na tę jednostkę kirasjerów specjalnych, ametystowych. Tylko nie wiem, czy będę mógł je zwerbować teraz. Wydaje mi się, że nie. Trzeba będzie przejąć motorkę. I w tym momencie. No i tak widzicie, Azazel, kurde. Okej. No trudno, no tam krasnoludy was wyeliminują. Upieszcy. Nasza armia składa się z wojsk zawodowych, ale zachowuje się jak horda ochotników. Łupią i grabią całą okolicę. Trzeba coś z tym zrobić. No nie będziemy łupić osad. Więc... rzezi brzuch, okej. Okay. Podstawowa szansa na feralny efekt minus 10 i limit w mocy. Eliksir wytrzymałości, pancerz i obrażenia. To może być też dobra sprawa dla właśnie Helmuta. O, tutaj mamy też... zasadzka odkryta. Dobra. Skoro odkryta, to odkryta. Czy ja cię dopadnę? Nie. Czy ja ciebie tutaj dopadnę? No wolałbym dopaść faktycznie go, kurczę, tutaj, ale... Pioneer of Progress. Pytanie, czy ja cię złapię stąd, czy nie? Nie tak. Nie widzę. Chyba, że to jest ta strzałeczka. Może być. Ucieka.
Ale powinniśmy cię tutaj dopaść, tak czy inaczej. Jeżeli dobrze liczę. Tak, dobra. Pewne zwycięstwo. Natomiast, no, za Zazelem walczyliśmy, więc tutaj... Nie ma co... No... Tak, uzupełnimy się chyba. Tak, tutaj dostaliśmy całkiem niezły. Ten łup. No właśnie, chciałem pokonać kurczę Hansem i teraz się okazuje, że trzeba faktycznie być tym atakującym, żeby zdobyć właśnie tę cechę, nie? Pokonanego. Bo wcześniej ty, mój miły, też pokonałeś Azazela, z tego co pamiętam. Łamacz chaosu to nie. Tu, nie? Pokonano Azazela. I domyślnie powinieneś dostać wcześniej też. Ale teraz tak mi się wydaje, zrobiono tak, że trzeba być tym atakującym, a nie po prostu brać udział w walce. Dobra. Jest posłaniec, spoko. Okej. Misja zakończona powodzenie, mamy dyscyplinę plus 5, wszystkie armie i dostaliśmy kasę. Dzięki temu... No nic, tutaj trzeba po prostu zostać. Więc może w tym trybie. Tu mamy smak bitwy, utrzymać pozycję, snajperzy, imperialna armia, tylko ty? Nie, no masz. Dobra. Nie, armia, tylko artyleria. Kurde, co ja gadam. Tu mamy zabójcze szturmy, blizny weterana. Płytówkę. Odrobinę płytówki. Odrobina płytówki nigdy nikomu nie zaszkodziła. Czy uziemienie potrzebujemy w tym momencie? Możemy potrzebować. Będę rzucał właśnie te ulepszone... Jak się to kurczę nazywa? Palącą zagładę. No i dobra, kurde. Potrzebujemy tutaj faktycznie jakiegoś jeszcze czarodzieja, tylko no właśnie myślę nad tym jeszcze. Kogo i jakiego i gdzie i skąd. Tu wszystko mamy, tę imperialną artylerię też, to wtedy coś się zastanawiałem. No. No bo będziemy tutaj werbować się, kurde, o! Czołgi. Tak? Właśnie, kurde, nie wiem. Weźmy gniew Imperatora. Mam wrażenie, że ten czołg miał być gdzie indziej, ale... Ale teraz już nie wiem, powiem szczerze. Dobra. Mój miły, wracaj tu. Inspirations. W takim układzie, Elsbeth, ty jesteś... Albo niepotrzebna, albo pójdź na górę, kurczę, i ten, i sprzedawaj to. Nie mam pojęcia. Kurde, czy wy się lubicie w ogóle? Wydaje mi się, że nie do końca. Znaczy, nie, jest poprawa, okej. O to mi chodzi, żeby oni się tutaj, kurczę, lubili. To jest najważniejsza rzecz. Dobra, to Elsbeth, wiesz co? Możemy popłynąć tu. To można by, kurczę, wziąć. 97. Moment. Ktoś tu przejął nam. Tu jest Middenland, okej. No nie, to mamy wszystko nasze. Został ten, ale wydaje mi się, że miałem więcej. Chociaż to może być właśnie te brakujące 3%. No, trzeba będzie Ulrykowi, kurde, rzucić wyzwanie. No... Im szybciej, tym lepiej. Tylko pytanie właśnie, czy tutaj nie będziemy potrzebować pomocy. Bo to są kolejne dwie armie. A nie, to są te armie, dobra. Byłem przekonany, że jestem tutaj. To są te armie, które pokonaliśmy przed chwilą. Dobra. Matorka. To jest pewne zwycięstwo, tutaj nikogo nie ma. A, bo to są ci, dobra. Strach na wróble dla ciebie. Kliknijmy. Kurde.
Dobra, okupacja. Dziura obozowa, guślarz, okej. A kogoś straciliśmy tutaj jednak. A nie, nie straciliśmy. Bo tę jednostkę ametystu miałem zwerbować. Ewentualnie ametystową wyrzutnię rakiet. No. Nie, no chyba nie. Pasują mi ci kirasjerzy tutaj. No i poziomy. Szybciutko. Hartowana stal to było tam. To najlepsi ludzie Imperatora. Imperialna artyleria. Nie no, ten korpus rajtarów, ponieważ mamy tę jednostkę ametystowych. Nowych. Niech ona będzie, kurczę, lepsza. Uzupełnia oddziały. Tak, mistrz uników. Tak, chociaż tutaj mobilność to jest prędkość i obrona w zwarciu i straż przednia. Gotrek chyba też ma straż przednią ogólnie dostępną, tak mi się z tego co kojarzę, że gdzieś to było. Chyba, że w tym po prostu. Odporność fizyczna, siła broni przeciwko tym, to nie. Śliski to jest też fajna sprawa, to można sobie włączyć, wtedy prędkość większa i atak, obrona w zwarciu jest większa, więc spoko. Szansa na uniknięcie zasadzki. I dyscyplinka, spoko, spaczenie, tu jest podczas walki z norską, chaosami, demonami, git. Tutaj mamy. Zasięg ruchu na mapie kampanii, straż przednia i atrybut leśnik, tak. Zabójca orków z zielonoskórymi, czas wsparcia bitwie plus 25 i dyscyplina przeciwko nim, to by było dobre też. Tu mamy szansę na zablokowanie ostrzału, ale tylko dla ciebie. I tu jest zasięg podczas walki z elfami. Armia Lorda cała, spoko. No nie ma niestety ten przeciwko ogrom, nie? Nic więc, smutek. Ale takie proste rzeczy. Czas wsparcia w bitwie. No bo tutaj mamy zasięg ruchu, jest dobra sprawa. To weź sobie. Śmiertelny cios. Cios, spaczenie. No i albo orków, czas wsparcia w bitwie, po prostu. Albo zabójca zombie, to jest odporność fizyczna dla ciebie, po prostu większa. I siła broni przeciwko tym. Z zielonoskórymi wydaje mi się, że będziemy szybciej walczyć niż później. Dobra, git. Także opłacało się kitrać te punkty. Zwiększasz mobilność, wiesz co? Weź już, kurde, wahadło. Osłabienie wroga też nie jest głupie. To jest dyscyplina i pancerz mniejszy. Bezwład też. Tak, domyślnie. Prawda w zwarciu, atak w zwarciu, zmyłka. Mobilność też spoko, ale... Nie no, czary mary. Weźmy wahadło. No bo mamy ten kurde magię, ale nie używaliśmy jej po prostu. No bo nie miałem czarów. Ty też zwiększasz mobilność. Siła pocisków do poziomu 8. Wiesz co? Zostawimy to jeszcze u ciebie. No bo nie wiem, kto zwiększa mobilność tak naprawdę. Plus 15. Pytanie, czy to ty? To jest plus 5, więc ty nie zwiększasz mobilności. Kto zwiększa mobilność? What does the Emperor bid? I will marshal the men. Nie, ty masz, uzupełniasz oddziały. Więc kurde, kto? Nie wiem. Może chyba, nie, właśnie nie, wydaje mi się, że jedna osoba tylko. Kurde. Dobra, nieważne, zostawmy Heincie. Heincie. Te punkty twoje i... I zobaczmy Elsbeth. No właśnie, bo tam na dole miałem, kurczę, popatrzeć. Czy Elsbeth, kurde, no bo chciałbym jakąś wysepkę ewentualnie wziąć. Weźmy wysepkę i pójdźmy. Chyba, że jest jakaś super wysepka, ale nie widzę. Czy my mamy dostęp w ogóle do nich? Wiesz co, chyba, że Elsbeth popłynęła faktycznie
Nawet nie mogę, kurde, z elfami się tutaj... dogadać. Hańs, tu jest wysepka w ogóle. O kurde. Patrzę, czy coś jeszcze tutaj jest, ale nie ma. No i kochani, chyba będziemy kończyć ten odcinek. Jeszcze wydajmy pieniądze tam, gdzie można. Najpierw zarobkowo. A potem będziemy myśleć. 2400. Tak. Dobra. Fort Sol jest zbudowany, super, cieszę się. Cmentarzysko, no mógłbym to naprawić. Tylko miałem to sprzedać. Ale zostawmy to na razie. Może sprzedamy za jakieś śmieszne pieniądze. Znaczy śmiesznie, śmiesznie fajne pieniądze, o tak chciałem powiedzieć. Tutaj, Karak Nord, super. To jest plus jeden ogólnie, więc git to... Właśnie nie wiem, czy murów tu nie powstawiać wszędzie. Wstawmy mury. Pieniądze są, pieniądze są, pieniądze są. Ale z drugiej strony to już lepiej ulepszyć. Essen może. Nagenhof. No, dobra. Całkiem niezły przychód, ale jak widzicie, no cały czas te pieniądze są wydawane, żeby zwiększyć pieniądze, nie? Więc jeszcze troszeczkę trzeba będzie poczekać, aż będzie można sobie tutaj wydawać te pieniądze tak lekką ręką. Teraz no niestety... No nie. Pytanie, czy się kurde... Nie, minus 5 już nagle. Akolici chcą, ale nie ma opcji. No bo wydaje mi się, że przejmiemy po prostu te faktycznie tutaj. No i pytanie, czy to sobie zachowamy, czy sprzedamy, czy coś. No będzie to jakaś taka karta przetargowa, myślę. Na coś. Chociaż mamy dostęp tutaj i do pieniędzy, i do tego. 205 zdobywamy. Ludność jest w miarę zadowolona. Minus 1, tak, bo jest 20 obecność wojska i minus 10 podbój tylko w tej turze, więc będzie więcej. Dod. No, stado szablożennych, kurde, też żelazo brzuchy, to jest masakra. O, jest jednostka, kurde, trzeciego poziomu. No. Tego trzeba uważać. Dobra, kochani, koniec tury. Ale nie będę jej klikał. Mamy 810 tylko schematów. To jest, kurczę, mało. Ten ogień zaporowy mógłby być dobry. Zablokowanie ostrzału. Też spoko. No bo tutaj mogę zrobić tylko, no właśnie, 1000. No, więc może poczekajmy faktycznie. Dobra, kochani, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ocencie proszę film, jeżeli tak. I do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa.